W momencie, jak wypuściliśmy płytę, wrzuciliśmy wszystkie kawałki i na YouTube'a, i na Spotify. No i wtedy rzeczywiście zawrzało tam na Twitterze i w ogóle ludzie się pytali, dlaczego tak, przecież to miały być kawałki deluxe i tak dalej, no i chciałem o tym pogadać z tobą, wujas, w sumie. O! Jesteśmy troszeczkę tutaj winni pod względem komunikacyjnym, ponieważ jest właśnie napisaliśmy o kawałkach deluxe wyraźnie w opisie przedmiotu i w opisie płyty deluxe, że utwory w standardowej dystrybucji będą dostępne tylko tutaj, czyli w tej fizycznej. I to jest prawda, czyli płytę, którą my wydaliśmy, traktujemy jak merch. Tak, traktujemy jak po prostu merch, ponieważ i tak wszystkie utwory teraz słuchane są już nie z płyt, tylko w wersji streamingowej. I takie było nasze założenie od samego początku, aby osoby, które kupią sobie tą płytę wcześniej, mogą dostać po pierwsze okładkę Nofcia, a po drugie na tym krążku będą dodatkowe płyty. Jest to limitowana wersja, która jest dostępna tylko w preorderze i nigdy się nie będzie jej dało już kupić. Zgadza się. A płytę ekipy da się kupić cały czas, czy to stacjonarnie w jakichś galeriach, czy u nas na sklepie, więc ona jest dostępna. Już jest bez tych kawałków i z inną okładką, nie? No i rzeczywiście tutaj komunikacyjnie być może... W sensie kumam zamysł, ale... Kumam zamysł, ale kto by zrozumiał to w ten sposób? Jak dla mnie to jest trochę taka wymówka, takie wyjście, taka całkiem sprytna wymówka. Muszę przyznać, że całkiem sprytna jest. Zostało to rozwiązane tak, jak powinno. Wydaje mi się, że też mój błąd był, bo mam takie przeczucie, że jak mówiłem o tym, o płycie, to mogłem użyć złych słów i powiedzieć, że te kawałki są dostępne, że te kawałki będą tylko na tej płycie. Nie pamiętam wszystkich swoich wypowiedzi o tym, ale wydaje mi się, że mogłem to sformułować w taki sposób, że ktoś mógł tak pomyśleć. Natomiast my długo myśleliśmy nad tym i początkowo plan był, że nie będzie kawałków na YouTubie, że będą na Spotify'u, z tego względu, że nie da się w naszym przypadku utrzymać ich w tajemnicy. To jest nierealne. W sensie, jeśli ktoś powie, że to jest takie gadanie, to nie. W sensie, naprawdę to jest niemożliwe. Te kawałki by latały, by były szerowane, powiedzmy, poza tym wszystkim, poza nami i byłyby wysyłane. My uznaliśmy, że wrzucimy je i po prostu ta płyta sama w sobie będzie tą limitowaną. Zabił komara na wizji. Rzeczywiście tutaj mogło komunikacyjnie zostać coś nierozwiązane tak, jak powinno i wydaje mi się, że ja, jak mówiłem o płycie, to mogłem użyć sformułowania na zasadzie, że są na tej płycie utwory deluxe, które będą tylko na niej. Na przykład takiego zdania mogłem użyć i ludzie przez to mogli pomyśleć, że skoro tylko na niej, to nigdzie indziej nie będzie, nie? A my jakby zgadza się. Zamysł mieliśmy, że tylko na płycie, że rzeczywiście na tej płycie i żadnej innej płycie nie będzie tych kawałków. Nie, to jak dla mnie to jest to strasznie mylące. W sensie nie znam chyba może bardziej tak. Na pewno słysząc, że te kawałki będą tylko na tej płycie, nie pomyślałbym na zasadzie, że będą tylko na tej płycie, a na innej wersji tej płyty nie będzie ich, a w internecie też będą dostępne, tylko jeżeli są tylko na tej płycie, no to tylko na tej płycie. No trochę tak, no trochę XD uważam z tym wytłumaczeniem. Ale jeszcze jest, ja bym do YouTube dodał. Albo kreatywna wymówka, ale to wcale kurde trochę nie broni, bo nadal jest bardzo misleading. Bardzo. Jeszcze jedną rzecz, ponieważ pojawiają się głosy, że mogliśmy sobie załatwić na to Content ID i byłoby po problemie. To nie jest do końca prawdą, ponieważ sam Content ID, który rzeczywiście działa całkiem dobrze w momencie, kiedy utwór byłby już popularny, byłby już nasz, powoduje rzeczywiście taką blokadę. Dla utworu, który nie jest wrzucony i utrzymanie jak gdyby kawałka, który jest nasz, ale on nie jest opublikowany nigdzie, jest to bardzo, bardzo trudne. Jest to na pewno na przykład niemożliwe na TikToku. Kosztowne przede wszystkim, obsługa tego. Ludzie musieliby siedzieć, szukać, robić te zgłoszenia, weryfikować je przez nieograniczony jakby czas, w sensie już dożywotnio. Są też platformy, na których jest to dużo trudniejsze, na przykład na TikToku. Kawałek by się pojawił od razu, byłby dźwięk. Nic nie mega ciężka kontrola nad tym. Utwory by zostały wrzucone na jakiś transfer, na jakieś, nie wiem, jakieś Discordy, inne jakieś portale, na które nie są jakoś regulowane i dostęp do tego byłby taki, a nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli, nie? Więc stąd została decyzja podjęta taka, plus też głosy u nas w ekipie osób, które nagrywały kawałki. To znaczy, on tutaj akurat, Felix mówi 100% racji, na pewno by to wyciekło, bo chyba zawsze jest, to jest z każdą płytą zawsze wszystko wycieka, może z tym walczyć, ale to jest walka z wiatrakami, ludzie zawsze sobie to podadzą dalej i nie ma co walczyć. Tylko po co jest ta narracja, że to będzie tylko na tej płycie? Że właśnie to jest problem z tą narracją non-stop, bo ta narracja to trochę tak działa dobrze dla ludzi łatwowiernych, o.
przemawiały za tym, że bardzo chcą, żeby te kawałki były publiczne. Tak jak w przypadku Szlafroków, czy jednego Wesa tych kawałków. U nas ludzie w ekipie po prostu chcieli, żeby one były publiczne, bo też chcieliśmy sobie ich słuchać, bo bardzo dużo poświęcili czasu. Te kawałki były trochę inne niż cała reszta, ale jednak ludzie byli mega z nimi związani. I tak samo do Szlafroków chcą zrobić sobie teledysk i tak dalej, więc to się stąd wzięło, nie? No i ważne, bo to nie jest też tak, że my podjęliśmy tą decyzję tak po prostu, że znaliśmy dobra, wywalone, wrzucamy to, żeby mieć łatwiej. Bardzo długo prowadziliśmy dyskusję na temat tego, co z tym zrobić. Szukaliśmy rozwiązań, ale uznaliśmy, że jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie uzyskać tego 100% Content ID na utworze jeszcze... A mnie trochę zastanawia inna rzecz, inne pytanie. O co robić bonus traki w takim razie, skoro to i tak wycieknie, skoro jest kontrowersja z tego powodu, że ludzie się wkurwiają na to, że to i tak jest udostępnione, bo musisz to udostępnić, albo to udostępniasz, albo walczysz z Content ID i to jest niekończąca się walka, która trwa wieczność. Po co w sumie się w to bawić? Czy to jest warta gra świeczki tak naprawdę? Jezu, czy to aż tak mocno zwiększa sprzedaż? Czy aż tak ludzie na to wskaczą? Bo to brzmi, jakby to w ogóle się nie opłacało. Po prostu z tymi nutkami jest jak z tymi podróbkami na straganach. Dali te kawałki, by inne kanały, co wstawią na etap. No ale za podróbkami akurat biegają, no to... ...ciąć wyświetlenia, by sami zarabiali sorry za donatę, bo wiem, że się skupiasz mniej niż trzy. To decydujemy, że jeżeli pojawiają się już na YouTubie, to pojawiają się wszędzie. Wiecie, w naszym przypadku to jest trochę skomplikowane, bo w momencie, gdyby one się nie pojawiły, no to filmy, czy to na czy TikToki, czy cokolwiek, ukryta nuta ekipy, by po prostu było ich mega dużo. I ja jestem tego pewien. Siedzę w tym świecie już dosyć długo i jestem pewien, że to byłoby praktycznie nie do upilnowania. I to i tak by latało wszędzie. No i, co, warto też powiedzieć jedną rzecz, taką typowo finansową, że nie po to też my podejmowaliśmy się nagrania tej płyty, nie po to zapłaciliśmy za nią gigantyczne pieniądze, wy spędziliście nad nią mnóstwo czasu, mimo że nie jesteście muzykami, więc musieliście... No Łuki, no zapłaciliście gigantyczne pieniądze, bo my się zwrócą te pieniądze, no nie używajmy argumentów ad, wydaliśmy wam produkt, za który musieliśmy zapłacić. Tego czasu spędzić jeszcze więcej, żeby Jezu, później ktoś inny czekał z niego korzyści, no, po prostu. Najczęściej w świecie, to też była ważna kwestia dla nas, już taka no, typowo no ale to co jest deluxe, to dla Polaka co z zajebistego, tak, no, monetyzacja tego też później nie byłaby możliwa, nie? To jest odpowiedź. Olek był przeciwny. Olek tak, ale powiem szczerze, że wielu artystów tak robi, że są deluxy i wrzucają je po prostu na Spotify'a właśnie najczęściej od razu, jak jest premiera płyty. Nie wydawało mi się, że to będzie jakiś problem w ogóle, bo jeśli ktoś kupuje płytę i rzuca takim pytaniem, to po co mi ta płyta w preorderze, skoro te kawałki są wszędzie? No bo masz płytę, która jest limitowana, która jest, na niej są te kawałki, na żadnej innej płycie ich nie ma, masz specjalną okładkę. No ale być może nie kupili oni właśnie tego dla okładki i dla tych kawałków, żeby nie było, bo naprawdę może naiwnie myśleli, że to będzie tylko na tej płycie i nigdzie nie będzie udostępnione. No naiwność naiwnością, można swoich klientów nazwać po prostu naiwnymi, że pomyśleli w ten sposób, ale taka była komunikacja, zatem nie można ich winić za to, że tak pomyśleli. No i to dla jest ta twoja pamiątka z tego wszystkiego, nie? Dla mnie to jest wystarczająca odpowiedź, nie? Wydaje mi się, że tutaj niewiele możemy więcej powiedzieć, bo to jest nasze podejście do tego. Jeżeli ktoś jak gdyby... Ktoś się może nie zgadzać, ktoś się może nie zgadzać. No i stąd myślę, że jest na to pewien hejt na nas, że jak gdyby ludzie czują się wprowadzeni w błąd. Pod względem logicznym nie byli wprowadzeni w błąd, pod względem moralnym. W sensie tak naprawdę, jakby bardzo się, że tak powiem, chcieli być super extra fair, mogliby zrobić coś takiego na przykład, że przez tydzień by puścili Content ID, na jakimś drugim kanale by uruchomili Content ID i po prostu by wszystko zdejmowali, starali się z tym walczyć, powstałby buzz, powstałby hype, ludzie zaczęliby gadać o tym, podawaliby sobie, mówili, ty mordo, ale zajebisty jest kawałek u tej ekipy, ten, który jest na płycie, o kurna, ja pierdzielę, i po tygodniu na przykład udostępnić ten kawałek już, potem je, bo on już zacznie sam wyciekać, wtedy już będzie na to po prostu za dużo tego, żeby to cały czas ubijać. Mogliby o tak ewentualnie to zrobić. Na przyszłość być może tak zrobią to. Gdzieś rzeczywiście widzimy, że dla niektórych osób to może być problem. To ktoś wpłacił. Aczkolwiek, kurczę, no, widzimy też często, biorąc pod uwagę nasz support, biorąc pod uwagę wypowiedzi ludzi i tak dalej, że najwięcej jednak mówią osoby, które nie mają naszych produktów. I pamiętajcie także o tym, że żeby sobie bardzo mocno weryfikować te informacje. Nikt z nas nie pomyślał, żeby mówić oficjalnie o tym, że słuchajcie, kawałki Deluxe też będą jakby do odsłuchu. Mi się szczerze wydawało to jakimś, nie jakimś takim jakimś dziwnym zabiegiem, tylko standardem. Myślę, że tu też właśnie komunikacyjne może ewentualnie niedopowiedzenie może. Pomysł był taki, że kawałków Deluxe nie będzie na YouTubie, będą tylko na Spotify'u. Tak ogólnie mieliśmy założenie,
ale ostatecznie stwierdziliśmy, że skoro i tak dajemy na Spotify, no to dajmy też na YouTube'a, bo żeby ta playlista też tam była pełna. No i tyle, nie? Ktoś może się z tym nie zgadzać, komuś może się to nie podobać, ale to jest nasza decyzja, no i... No nie czujemy się, jakbyśmy kogoś po prostu oszukali. To nie było w naszej intencji, nie? Czyli nie zrobiliśmy manewru typu kupujcie teraz, bo tylko teraz będziecie mieć te kawałki, tylko bardziej chodziło o to, że jest to dla was pamiątka, jest to płyta, która dostępna tylko w preorderze. Tak. I jak gdyby to jest ważne, żebyście mieli świadomość, że w naszej intencji nie była jakakolwiek chęć. Czekam na idolkę Witoldwie, nie mogę się doczekać. Bo na razie jest luzik, co nie otwierają proste rzeczy.